Witam Cię bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj jesteśmy w niedzielę przed zachodem słońca. Jestem mniej więcej pół godziny przed zachodem słońca na Skałkach. I ta sesja zdjęciowa ma za zadanie wykonanie poszczególnych fotografii pojedynczych po to, żeby złożyć dużą fotografię liniową. Postaram się zrobić jak największą fotografię liniową, dlatego że ten łańcuch skałek, on się ciągnie mniej więcej na 300 do 500 metrów nawet. Wliczając takie pojedyncze, jeszcze dalej położone skałki. Zobaczę, co mi z tego wyjdzie i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. W tej chwili mam już Mavica gotowego do działania, jest kalibrowany filtr 8, bo jest trochę słonecznie, jest światło praktycznie razem ze światłem będziemy robili fotografię, bo mamy idealnie jak na północy Norwegii oświetlenie o tej porze. Ustawienia będą manualne. Ja będę starał się lecieć równolegle do skał, nagram ekran i postaram się też właśnie pokazać Ci i komentować na bieżąco. Mam nadzieję, że wszystko zagra i technicznie, że wszystko ogarnę, zatem za chwilę ruszamy. W tej chwili wszystko gra, mam nagrywanie ekranu, w takim razie ruszamy. DJI Go, można zaczynać. Mavic zniósł się pięknie, jak na razie. Zobaczmy, jak z home point. Jest zanotowane 19 satelit. Bardzo dobrze. Teraz obrócę się i za chwilę ekspozycję wyreguluję. Chciałbym się trochę dźwignąć, żeby nie przeszkadzać ludziom. W tej chwili jestem idealnie ze słońcem. Jeszcze trochę w lewo. Dobrze, za chwilę ustawię ostrość i za chwilę ustawię parametry ekspozycji. Tak jak teraz wygląda to w miarę dobrze. Ok, możemy zacząć od tych skał. Pytanie teraz tylko brzmi, czy ja nie jestem, czy mój tor nie jest zbyt, nie oddalę się od skałek. Jedyne co jest istotne, żebym w miarę równolegle się poruszał i chciałbym być jednak trochę wyżej. Mniej więcej na 25 metrach. Dobra. Wygląda na to, że fokus działa. Wygląda na to, że parametry ekspozycji są w miarę ok. Lot jest dość stabilny. Mam 19 satelit. Wszystko gra. Zrobimy w takim razie próbę. Ustawienia manualne mam. 1,60. Bardzo dobrze z filtrem. Zobaczmy w takim razie, jakie zdjęcie. Chciałbym mieć zdjęcia HDR. W porządku. W formacie RAW i JPG. Sany, jeżeli chodzi o white balance. DC-like bardzo dobrze. I custom, jeżeli chodzi o style. Minus 1, minus 1, minus 1. Latam dzisiaj Maviciem Pro. Zaczniemy. Może trochę zaczniemy. Pierwsze zdjęcie mniej więcej stąd. Ok, powinno być wszystko w porządku, zatem ruszamy. Pierwsze zdjęcie. Dobrze, i teraz muszę pamiętać o tym, żeby mieć pewną zakładkę. Czyli będę leciał bardzo wolno. I moja zakładka będzie mniej więcej taka. Dobrze. Fotografuję w RAW, także w HDR, dlatego wykonanie pojedynczej fotografii jest dość długotrwałe, ale spokojnie, na szczęście to nie jest daleko i to wszystko gra, jeżeli chodzi o odległość i warunki, jest bezwietrznie. Przemieszczam się delikatnie. Kolejna fotka. W sumie na pomysł panoramy liniowej wpadłem wtedy, jak zacząłem fantomem latać czwórką właśnie od Łukasza i to był ciekawy projekt, dlatego że tam nie ma presetu, jeżeli chodzi o właśnie panoramę. Stąd postanowiłem, że będę robił panoramy ręcznie i złożyłem jedną panoramę ze szkoły. Kapitalnie wyszła, naprawdę bardzo dobrze.
Jestem dumny z tego, co udało mi się uzyskać. Natomiast tutaj trudno mi powiedzieć, bo to jest trudniejszy projekt. Tamtą panoramę miałem liniową, składającą się z czterech mniej więcej zdjęć. Złożyłem ją w Lightroomie Classic. I podzieliłem też ją na części później w Instagramie. Byłem w stanie ją pokazać jako dwie części po edycji. Najpierw w Lightroomie, a później w Photoshopie zrobiłem tak zwane slice'y, kanapki, podzieliłem na kanapki i tak wyszło. W tej chwili jedziemy, jestem już na 125 metrach od siebie. Jeszcze trochę, tylko muszę czekać cały czas na to, aż to zdjęcie zostanie wykonane. Jak będę leciał z powrotem, to spróbuję zrobić zdjęcia w pionie jednak, wiesz. Mavic Pro ma taką opcję i wtedy powinienem mieć trochę lepsze pole widzenia, ale za to trzeba będzie więcej zdjęć wykonać. Może z powrotem zrobię zdjęcia po prostu szybsze, tylko w JPEG-ach, żeby tej, może jakość będzie słaba, ale przynajmniej tego czasu tak dużo nie zajmę. Jak na razie jest w porządku i ten projekt fotograficzny mi się bardzo też podoba, bo cały czas odkrywam jakieś możliwości. Widać, że teraz jestem nieco za nisko i pomimo, że lecę na 24 metrach, to już widzę, że pewnie część skałek będzie poza moim zasięgiem, dlatego wracając będę mógł zrobić lepsze ujęcia. Na razie jest to rozpoznawczy lot. Przesunę się nieco, ale widzę, że jestem trochę za nisko. Powinienem być około 5-10 metrów jednak wyżej. Dlatego skoryguję podczas powrotu. Widoczność jest dzisiaj doskonała, naprawdę bardzo dobrze widać. Tak, i teraz widać właśnie na wysokości Turni Lechfora, że jestem zbyt nisko. Pomimo, że mam proporcje obrazu 4/3, to mimo wszystko liczyłem na to, że przy 25 metrach wysokości będzie ok, ale jednak jest to trochę za nisko. Cały czas go bardzo dobrze widzę, mam go w linii idealnie na tle nieba. Dobrze, na razie nie ma sensu, zrobimy w takim razie drugą sesję. Nie ma sensu kontynuować, bo widzę, że jest nieudany ten lot. Podniosę się tak, żeby Turnia Lechfora była mniej więcej w środku. I teraz spróbujemy zrobić opcję taką, żeby nagrywać w wersji portretowej. Dobra, żeby wykonać zdjęcia w wersji portretowej. Dobrze. Czyli zdjęć muszę wykonać odpowiednio więcej. Lecę na 33 metrach i zaczynamy. Zdjęcie numer 1. Tu wszystko gra, mam nagranie. Tak, to jest trochę za dużo jak na ten system. Zmienię w takim razie ustawienie i będzie zwykły single photo i tylko w JPEG-ach, jako że mamy formę eksperymentu. Zmieniłem teraz, będzie ta sesja dużo szybsza, żeby ją pokazać. To na pewno dużo łatwiej będzie mi pokazać taką formę niż w przypadku RAW i w przypadku właśnie HDR. OK? W tej chwili widzę, że już trochę warunki oświetleniowe się zmieniają. Słońce jest nieco niżej, ale nie będę tego korygował w tej chwili. Ważne, żeby nie były prześwietlone ujęcia. Dobra. Kolejne ujęcie. Jestem ciekawy, czy Lightroom jest w stanie złożyć taką panoramę. W Lightroomie tym Classic
Wcześniej spokojnie dałem radę złożyć ją, ale jednak ta się nieco różni, bo jest to obszerne. Dobra. Całkiem dobrze to wychodzi. Tych zdjęć chciałbym zrobić dużo więcej, żeby mogły spokojnie się na siebie zostać nałożone i żeby też program mógł odnaleźć te miejsca kluczowe. Mam wrażenie, że coś wisi niedaleko Mavica, tylko nie wiem, czy to jest dron, czy to jest przypadkiem ptak. Dobrze, jeszcze kilka fotografii zrobię z tego pułapu. Księżyc wyszedł, ładnie świeci, chyba będzie pełnia, albo jest niemal pełnia, bo pięknie świeci. Teraz widać linię horyzontu dopiero tak ewidentnie. Widać, że ja się przemieszczam. Ok. Jestem bardzo ciekawy, czy taka panorama ma rację bytu. A za chwilę jeszcze podlecę, bo mam jeszcze odrobinę baterii i zrobię panoramę 180 stopni. Staram się dosyć mocne zakładki stosować, jeżeli chodzi o poszczególne fotografie. Dobrze, i to byłaby ostatnia fotografia. Teraz to, co mam zrobić, to przede wszystkim ekran się nagrywa, ale zatrzymam, żeby mieć na pewno to nagranie. A za chwilę zacznę nagrywać po raz drugi. Jak tylko pokaże mi telefon i aplikacja, że to nagranie jest wykonane. Jest, wideo nagranie z ekranu zachowane. Dobrze, w takim razie jedziemy z drugim nagraniem ekranu. I mam drugie nagranie z ekranu. Cofnę się. Mavicem przelecę teraz dużo szybciej. Tu już możemy aspekt zmienić na orientację, zmienić na landscape. Zmieniłem, polecę teraz zrobić zdjęcie jedno, a mianowicie panoramę 180 stopni. Mam panoramę 180 stopni, chciałbym trochę ekspozycję podnieść. Może czas jednak powinienem zmienić na 1:30 sekundy. Tak, dobra, mniej więcej tak jak teraz. Jest w porządku i zrobimy z tego miejsca może jeszcze odrobinę w prawo. Panoramę 180, tylko będę nieco bliżej. Dobra. OK. Teraz będą rzędki w wersji panorama 180 stopni. Panoramę znajdziemy w wersji 180 stopni, ok. I chciałbym jeszcze zdjęcia w formacie RAW, chociaż nie mogę tutaj ruchomić. To jest wszystko, co mogę. Ruszamy w takim razie. 180 stopni. 2, 3, pięknie.
spróbuję ją od razu złożyć w aplikacji, żeby zobaczyć, czy jest ok. A druga rzecz, że powinienem jednak zachować i zrobić taką opcję, żeby zachował zdjęcia pojedyncze z tej panoramy. Nie wiem, czy ja takie ustawienia mam. Zaraz się zorientuję. 21 zdjęć wykonuję w tej chwili aplikacja. Mam 21 zdjęć. Od razu spróbuję ją wyświetlić. To chwilę potrwa, ale wszystko gra. 26% baterii. Za chwilę będę wracał. Widzę go bardzo dobrze. Mavic jest tutaj doskonale widoczny w promieniach słonecznych. Wyszło dość ładnie. Mógłbym być nieco bliżej skałek. Dobrze, w takim razie ostatnie zdjęcie. Już mam mało baterii, bo 24%. Ale to będzie ostatnia fotka na dzisiaj. Jeszcze troszkę bliżej. Druga panorama, która automatycznie mi się też zrobi. Oczywiście zapomniałem sprawdzić, czy mam ustawienia takie, żeby zapisały mi się też pojedyncze zdjęcia wchodzące w skład panoramy. Tego nie pamiętam. Ale jednak bateria tutaj jest priorytetem w tej chwili. Bo mam 22%. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Dobrze, teraz będę wracał. Jestem 150 metrów. Wracam. Piękna pogoda, jest naprawdę ładnie, ale muszę przyznać, że baterie już coraz słabiej mi trzymają. Teraz nagram kawałek tej sceny. Czujniki działają. Muszę go troszeczkę obrócić jednak w takim razie. Landing. No dobrze, wylądowałem bez problemu żadnego. Wszystko gra. Dwie rzeczy chciałbym sprawdzić jeszcze. Po pierwsze, nie widzę tutaj takiej opcji. Nie widzę takiej opcji, żebym mogło zachować zdjęcia wchodzące w skład panoramy. A druga rzecz, to chciałbym sprawdzić, jak wyszła ta właśnie druga panorama. 180 stopni. To będzie na dzisiaj tyle. Resztę zrobię w postprodukcji i skrócę to trochę. Ten materiał, który widzicie, może trochę skrócę. A teraz jeszcze sprawdzimy stitching mode. Byłem ostatnio u fizjoterapeuty a propos i mówił, żebym trzymał wyżej ekran i telefon. Wyszło ok. Widać, że to jest robione z jednego miejsca, czyli ona jest obrotowa i składana. Warunki są zmienne, oświetleniowe, jednak jak się przesuwam równolegle do obiektu, to jest lepiej, ale jest w porządku. Może nie ma jakiegoś specjalnego szału, ale wygląda w miarę ok. Dobra, no teraz już kończę. Jeszcze sprawdzę tylko, czy nie, bo kiedyś zgubiłem tutaj śmigło jakiś tydzień temu od Fantoma. Może znajdę to śmigło. Dzięki za uwagę i spotykamy się później. See you later.
Słuchajcie, podsumowując, ten lot dzisiejszy odbył się naprawdę nieźle. Zdjęcia zrobiłem, starałem się zrobić jak najlepiej. Dobrać optymalnie wysokość i odległość od obiektu, nie jest to takie proste. Wykonałem tych zdjęć około 20 i później starałem się je zgrupować i odpowiednio w panoramę połączyć. Stosowałem narzędzia na początku DJI Media Maker i to narzędzie pozwoliło mi zgrupować zdjęcia w 3 panoramy, ale jeszcze nie osiągałem całej liniowej długiej panoramy. Później starałem się też w Lightroomie Classic CC, ale on zupełnie nie odpowiadał na moje wnioski, potrzeby i na próby. Więc zwróciłem się do Łukasza, jako że nie mam, kurczę, peceta, nie mam Windowsa, więc zwróciłem się do Łukasza z prośbą i złożył mi panoramę piękną w Image Composite Editor. To była wspaniała próba i cieszę się, bo nie widziałem tak długiej panoramy, a pokażę Wam ją na końcu tego. Natomiast teraz jeszcze parę takich informacji organizacyjnych. Przede wszystkim mam już Camlink, robiłem na vlogu pierwszy próbny live stream z lustrzanki, robiłem z aparatu kompaktowego. Dzisiaj trochę prób, około 2 godzin robiłem prób, jeżeli chodzi o stream z lustrzanką, ale nie wyszło mi jeszcze tak, jakbym chciał, bo mam opóźnienie bardzo duże pomiędzy głosem a obrazem i nie jestem w stanie tego sam ustawić, może jakąś pomoc zdołam. Poza tym muszę połączyć jeszcze MacBooka z modemem, bo w tej chwili działam poprzez Wi-Fi, a jednak pod stream powinienem przez Ethernet podłączyć. I znowu nie mam przejściówki, nie mam wejścia ethernetowego w tym laptopie. Tak czy inaczej, te sprawy systematycznie staram się przejść i daję radę z obiektywnymi trudnościami. Natomiast z fajniejszych rzeczy rozwija się grupa, latam pewnie i bezpiecznie dronem od DJI. Mamy już 50 parę osób, jest tam nawet jedna dziewczyna. Także świetnie, bo ambitna grupa, dużo wymieniamy takich obserwacji, jest też przeszeregowanie takie regionalne. Są zdjęcia też ładne, wrzucane przez właśnie grupowiczów. Dzisiaj piękne zdjęcia były wieczorne. Także dzieje się, jestem dumny i zadowolony. Pozdrawiam wszystkie osoby, które dołączyły do tej grupy i zapraszam kolejne. W tym tygodniu, który jest, chciałbym już zrobić prawdziwy live stream lustrzanką z prawdziwego zdarzenia o dobrej jakości, przynajmniej takiej, jak jest ten obraz, który teraz widzicie. I to na pewno chciałbym zrobić i w środę też, poprzednią w środę, już do zatwierdzenia złożyłem mój kurs online, ten warsztat fotografii dronowej. I jest on na etapie zatwierdzenia, myślałem, że na piątek będzie gotowy, zwykle to 2 doby zajmuje, ale niestety tym razem się nie udało i pewnie jutro, pojutrze będzie. Także jak tylko się dowiemy, to live stream zrobię i o tym Wam też powiem, bo może jakąś promocję powinienem zrobić na ten warsztat. Liczę on około 3 godzin w tej chwili, docelowo będzie liczył 5 godzin. Tworząc ten warsztat starałem się, to powiem Wam o ten temat więcej, ale starałem się wzorować na Angeli Yu, to jest deweloperka, web deweloperka, która jest też programistką na Swiftie, robi apki, tworzy apki na iOS-a, jedna z najwybitniejszych postaci w tej dziedzinie i właśnie ona, jak organizuje warsztaty online, to skupia się na tak zwanym project-based, czyli na danych projektach i w tym warsztacie online też skupiłem się na danych projektach, takich jak wywoływanie i robienie zdjęć w HDR, następnie robiłem panoramy, zdjęcia nocne, a także efekty specjalne plus edycja i to są te główne core'owe działy. Do tego dochodzą dodatki, dochodzą oprogramowanie, przegląd oprogramowania i tak dalej. Także dosyć ciekawa sprawa, oczywiście on jest do modyfikacji, bo to jest żywy organizm i on będzie jeszcze mocno ewoluował, ale się cieszę, że to zrobiłem, jestem bardzo zadowolony. I do przodu. Wczoraj miałem okazję latać też Maviciem 2, to znaczy latać. Byłem przy locie Maviciem 2, dlatego że Łukasz od Drone Expert kupił tego Mavica 2 i w ogóle to podziękowanie też dla firmy Drone Expert za wsparcie naszych inicjatyw wszelakich i za dobre chęci przede wszystkim, tu przy okazji.
No i cóż, dzieje się na pewno też swoje spostrzeżenia o tym Mavicu 2. Powiem, na pewno podoba mi się parę rzeczy, ale nie w tym odcinku. Na dzisiaj żegnam się z Wami, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Także streamy będą gościły, podsumowując, trochę o Mavicu 2, nowy warsztat online i też więcej lotów będę starał się pokazywać, tak jak dzisiaj. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!